Cześć, z tej strony PsychoCoach. Fajnie, że wpadłeś znowu na ten kanał, bo dzisiaj opowiem Ci, ile możesz zarobić w 2019 roku, programując w języku Python na podstawie pewnego popularnego serwisu IT, a także opowiem Ci o kilku trikach, jak na własną rękę możesz zarabiać, programując w tym popularnym języku, jakim jest Python. Więc upewnij się, że zostawiłeś subskrypcję, wciśniłeś dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moimi filmami. Zaczynamy. Właśnie teraz. Temat zarobków rozpala ludzkie wyobraźnie od zarania wieków, a szczególnie teraz w XXI wieku, gdzie możliwości są nieograniczone dzięki internetowi. Jak wiecie, na tym kanale ja zajmuję się, no głównie tutaj pokazuję Wam, jak programować w języku Python, ale też rzeczy naokoło, te wszystkie rzeczy, które dzieją się w internecie, a także rozwojem osobistym, i próbuję Was tak jakby ukierunkować, żebyście zarabiali dużo i się rozwijali. I dobra, i dzisiaj poruszymy temat, który też rozpala wyobraźnię, bo wszyscy utrwalili sobie w głowie taki mit o informatyku, o programiście, tak zwanym programiście 15K, znaczy gość, który zarabia 15 tysięcy złotych na miesiąc, siedząc tylko przy biurku i klepiąc coś w klawiaturę. Pewnie to jest możliwe, ale dzięki temu, że w branży IT istnieje transparentność płac, to znaczy, że jeżeli pojawia się jakaś oferta pracy w internecie odnośnie danego stanowiska, na przykład stanowiska programisty, no to od razu możesz zobaczyć, jakie są widełki, możesz zobaczyć, ile taki programista zarabia. Dzisiaj skupimy się na programistach Pythona, bo ja bardzo lubię ten język i też zależy mi na tym, żeby zobaczyć, ile tacy goście mogą zarabiać, więc wchodzimy na stronę Just Join IT, bo tam wszystko stanie się jasne. Jesteśmy na stronie Just Join IT. No i zobaczcie, tu mamy mapę Polski. No i co? Na początku sprawdzimy naszą stolicę, Warszawę, bo mam nadzieję, że tam można najwięcej zarobić jako programista Python. Więc wejdźmy sobie, tutaj klikniemy Warszawę, a potem Python. No tych ofert nie ma tak dużo. Nie ma tak dużo, bo jeszcze nie jesteśmy po rewolucji, ale jeżeli tutaj w Warszawie pojawi się 5G, to zobaczycie, te oferty pracy będą tutaj wyrastać jak grzyby po deszczu na tej mapie. I zaczniemy, poszukajmy może pracy dla juniora, dla osoby, która zaczyna sobie przygodę z tym programowaniem w Pythonie zawodową. No i tutaj widzę, już mamy gościa juniora. I patrzymy, no od 2,5 tysiąca do 3,5 tysiąca złotych netto. Czy to dużo, czy to mało, to się sami zastanówcie. Uważam, że dla gościa, który chce się uczyć, to jest całkiem spora suma, więc jak najbardziej jest ok. I co oni tu wymagają? Nic, nic nie wymagają, ale wymagają to, żebyś ty studiował jakiś tam computer science. Oczywiście to jest tak naprawdę bzdura, bo jeżeli ty pójdziesz na rozmowę kwalifikacyjną i pokażesz, że posiadasz umiejętności, to możesz nawet kończyć filozofię i spokojnie dostaniesz tą pracę. Więc od 2,5 tysiąca do 3,5 tysiąca. Pewnie można wywalczyć 3,5 tysiąca. Spoko, nie jest źle, jak na gościa, który tutaj nie ma żadnych wymagań. Wystarczy tak naprawdę przejść mój kurs jakiś i można spokojnie już aplikować na to stanowisko. Więc spokojnie. Tu mamy obok jakiegoś innego gościa, też na Pradze Południe, ale to już jest senior. I zobaczcie, jakie są różnice w płacach. To już są kolosalne różnice i można 3 albo 4 razy więcej zarobić. Senior, taki gościu, no to zarabia od 14 do 20 tysięcy netto. I rzeczywiście to jest ten... To nie jest jednak mit, jednak ci programiści rzeczywiście tyle zarabiają, ale tu już trzeba mieć naprawdę duże doświadczenie. Co tutaj oni wymagają? Wymagają tutaj Pythona trzeciego przede wszystkim, tak zwanego Dockera, znajomość baz danych, NoSQL, MongoDB, PostgreSQL, MySQL i wiele więcej. Więc zobaczcie, no jest to możliwe, tylko myślę, że taki programista to już ma 5 albo 6, nawet do 10 lat doświadczenia. No Warszawę może zostawimy w spokoju, ale tutaj widzę, że się kształtują różne płace, może sobie wejść i poszukać. No jest między taką od 4 do 20 tysięcy można spokojnie zarobić, jeżeli jesteś dobrym deweloperem. Za darmo tutaj nikt ci nic nie da. Zobaczmy inne miasto, sprawdźmy Wrocław. Kiedyś we Wrocławiu mieszkałem. Nigdy nie szukałem tam pracy w Pythonie, ale jest tylko na palcach jednej ręki można liczyć te oferty. No i mamy tu 8 tysięcy, 3,5 do 4,5 tysiąca euro. Co tam jeszcze mamy?
Tutaj mamy 8 tysięcy, 10 tysięcy, czyli takie tutaj widzę są oferty dla doświadczonych programistów. Ale naprawdę można sporo zarobić, nawet do 20 tysięcy. Praca w rynku. Ciekawe, czy jest opcja pracy zdalnej. Zwykle w Pythonie widziałem, że tak statystycznie jest dużo ofert dla osób, które chcą pracować zdalnie i mi to by bardzo odpowiadało. Bo jeżeli ja miałem przychodzić do centrum miasta codziennie i tam siedzieć i programować, to ja dziękuję. To ja wolę zarabiać sobie 6 i siedzieć sobie poza miastem. Serio. No, nie potrzebuję tych 20 tysięcy. Znam inne sposoby, jak można zarobić. I zaraz wam o nich opowiem. Słuchajcie. Popatrz sobie, w którym mieście, powiedzmy, jesteś zlokalizowany albo przy której aglomeracji dłużej mieszkasz i sam sobie zastanów się, gdzie chciałbyś pracować w Pythonie. Ok, i to jest pierwsza rzecz, pierwsza opcja, gdzie możesz zarobić. Po prostu zatrudnić się na etacie i zarabiać hajs. Widzę, o, tu jeszcze Gdańsk mamy, w Gdańsku też jest sporo ofert. To jest pierwsza opcja, ale może się okazać, że nie dostaniesz tego zatrudnienia. Nie dostaniesz tego zatrudnienia, ponieważ masz za mało doświadczenia, jakiś inny lepszy programista cię wygryzł. Ale ty chciałbyś zarabiać na tym programowaniu. Więc ja uważam, że w każdym wieku możesz próbować zacząć zarabiać. Możesz szukać na własną rękę projekcików i powiem ci, jak to zrobić. Patrz, tutaj w Google wyszukałem takie urządzonko, jest to tak zwane Raspberry Pi. Jest to nic innego jak mikroprocesor z różnymi portami na wyjściu, ale ma jedną bardzo fajną funkcję. Może być programowany w Pythonie. I dlaczego o nim ci mówię? Ponieważ na rynku w Polsce, albo też na całym świecie istnieje bardzo, bardzo dużo projektów związanych właśnie z programowaniem Raspberry Pi. Są to projekty, gdzie gdzieś tam ktoś sobie zażyczył zrobić coś do domu. Na przykład sterowanie kinem domowym, sterowanie roletami. I wczoraj na przykład dostałem zapytanie od pewnego klienta, żeby mu zrobić tak jakby sterowanie LED na Raspberry Pi plus jakieś dodatkowe elementy. I takie projekty same do mnie przychodzą, z tym, że mi się teraz nie opłaca tego robić. Ale jeżeli ty mógłbyś zdobyć klienta takiego, to spokojnie dla niego mógłbyś zaprogramować, jeżeli masz na przykład 19 lat, bo słyszałem w ogóle, że Python wchodzi na maturę. Czy to prawda? Jeżeli prawda, to zostaw komentarz tutaj pod tym filmem. Jeżeli to jest prawda, no to kończąc taką maturę, możesz spokojnie na wakacjach albo gdzieś tam w wolnym czasie zacząć zarabiać programując takie mikrokontrolery. Wystarczy, że dotrzesz do osób, które takie coś potrzebują. Ale właśnie, dlatego powstało PsychoWay. PsychoWay to jest moja platforma, na której nie tylko uczę programować, bo musisz wiedzieć, że programowanie nic ci nie da i nie da ci tego gwarancji, że będziesz zarabiał. Musisz posiadać umiejętności jeszcze sprzedażowe, negocjacyjne, umiejętności projektowe. To znaczy musisz sam umieć pozyskać klienta. I ktoś może powiedzieć, że tak jakby praca na etacie gwarantuje bezpieczeństwo. To jest nieprawda. Jeżeli ty idziesz do pracy na etat, to musisz wiedzieć, że pracujesz w pewnym projekcie, który został gdzieś tam wcześniej pozyskany przez kogo innego. Więc ty najlepiej jakbyś zabawił się w przedsiębiorcę i spróbował przejść ten proces od początku. To znaczy, ty musisz zdobyć klienta, musisz zrobić specyfikację, musisz dobrać odpowiedni sprzęt, czyli na przykład Raspberry Pi, i napisać taki program, a potem za to wziąć hajs. I właśnie, ktoś mówi, że programowanie jest bardzo skomplikowane, ale projekty na tym mogą być banalne, mogą być bardzo proste. I właśnie ty musisz zaczynać szukać takich małych projektów, na których będziesz mógł zarabiać. I właśnie to urządzonko jest idealne do tego, żeby zacząć, żeby nawet, patrz, pójść do sąsiada i zaproponować mu, że będzie miał zajebiste sterowanie kinem domowym, LEDami, czymkolwiek. A ty napiszesz mu malutki programik. Uwierz mi, jest multum aplikacji takiego czegoś i nie trzeba wielkich umiejętności programistycznych, żeby to zrobić. Tak? Nawet ja, jakbyś mi na przykład zaproponował, to ja bym też był twoim pierwszym klientem. Mogę ci spokojnie zlecić jakieś projekciki na takim czymś. Pamiętasz? Ostatnio zrobiłem takie, wiesz, tutorial. On jest jeszcze niepełny, będę go rozwijał, ale to jest tutorial odnośnie analizy danych. Analizy danych w takiej bibliotece, wszystko jedno. I teraz patrząc na tą mapę Polski. Wiesz, że Polska pracuje nad rozwojem takiej sieci 5G. Inne państwa zresztą też. I to ma być wdrożone do 2020 roku. Z czym to się wiąże? Jak wiesz, Python jest idealny do analizy danych.
Do innych rzeczy może nie, ale do analizy danych jak najbardziej. I w momencie, kiedy powstanie ta sieć 5G, zostaną wdrożone do przemysłu nowe urządzenia, które będą generować jeszcze więcej danych. I wtedy my, jako Pythoniści, będziemy odpowiedzialni za analizę danych, za obróbkę tych danych i za tworzenie algorytmów uczenia maszynowego i maszyn, które będą uczyć się na podstawie tych danych. A w tej chwili możesz szukać firm, które potrzebują obróbki danych, wypluć jakieś wykresy, przeanalizować coś. Spokojnie, też znajdziesz bardzo proste projekty, za które ludzie mogą zapłacić. Na przykład, miałem ostatnio gościa, który gdzieś tam miał wysyłane dane z pewnego urządzenia w pliku Excel, nie? I on przychodziły na maile, takie gołe i tyle. I ktoś musiał ten plik pobrać ze swojego maila, otworzyć tego Excela, wygenerować wykres. I wiem, że ten klient bardzo chciał, żeby było to robione automatycznie. I teraz możesz napisać to, wiecie, w tym skrypcie WBA w Excelu, ale świetnie nadaje się do tego Python, więc znajdź klienta, który potrzebuje obróbki danych, żeby automatycznie mu pobierać dane, obrabiać je, generować wykres na serwerze i wysyłać na maila do jakiegoś kierownika. Zajebisty temat. Też możesz za to wziąć spokojnie pieniądze. Powiesz jeszcze, lipa, ja nie mogę działać, bo nie mam działalności. Musisz wiedzieć, że w zeszłym roku na szczęście nasze państwo kochane prowadziło coś takiego, że dla młodych przedsiębiorców, którzy chcą sprawdzić pomysł na biznes, nie musisz rejestrować działalności, jeżeli nie przekraczasz połowy pensji minimalnej. Czyli tam jest około 1000 coś złotych. To sobie sprawdzisz, ale spokojnie możesz działać bez działalności, robiąc takie małe projekty i legalnie przede wszystkim odprowadzać podatek. Więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o zarabianie hajsu w Pythonie. I co? Z nieba leci hajs, z nieba leci hajs, z nieba lecą dolary, z nieba lecą dolary, z nieba lecą dolary, z nieba leci hajs, z nieba lecą dolary. A ty programu w Pythonie i zarabiaj hajs, z nieba lecą dolary, z nieba lecą dolary. Programuję w Pythonie i zarabiam ziomie, woo! Więc zarabiaj hajs w Pythonie i daj znać w komentarzu, czy zarobiłeś chociaż złotówkę, poświęcając czas na programowanie. I trzymajcie się, mówił Psycho Coach.